Dzień dobry, tym razem oficjalnie. Bardzo się cieszę, że jesteście Państwo z nami. Gdzie jesteśmy, to pewnie wiecie doskonale, bo to bym był w tym momencie kpiarzy, gdybym się zapytał, gdzie jesteście. Ale dla porządku, jesteśmy w Laboratorium Kryminalistycznym Wyższej Szkoły Prawa Administracji. Pierwszy z brzegu macie Państwo ślad przecięcia drewna. Później macie w kolejności ślad spodu obuwia. Jest to odlew dokładnie, replika śladu spodów obuwia. Elementy, które Państwo widzicie przede mną, to są walizy oględzinowe, służące do ujawniania, wykrywania śladów. Przykład takiego działania zobaczycie za chwilę, kiedy będziemy mieć inscenizowaną scenę w postaci oględzin miejsca kradzieży z włamaniem. Włamanie, które miało na celu to, aby zabrać narkotyki, które przechowane były właśnie w tym miejscu. Szanowni Państwo, czym one się różnią? Różnią się wyposażeniem. Te walizy oględzinowe służą poszczególnym ekspertom. Jeśli to będzie ekspert biologii, który będzie się udawał na miejsce gwałtu, zabójstwa, czy medyka sądowego, czy mechanoskopa, który będzie na miejscu kradzieży z włamaniem, będzie się różniła właśnie adekwatnie do jego umiejętności. Jak to będzie, powiedzmy, medyk sądowy będzie skupiony na śladach krwawych, śladach biologicznych, śladach, które będzie mógł utożsamić to z danym zdarzeniem, odtworzyć przebieg zdarzenia i oczywiście później ugruntować to w postaci ujawnionych, zabezpieczonych ślad i zidentyfikować finalnie osobę, która dokonała tego czynu. Jeśli będzie mechanoskop, który będzie pracował nad włamaniem, sposobem albo metodą, jaką sforsował zamknięcie, sprawca będzie się posługiwał narzędziami rodem przypominającymi walizkę ślusarza. Oczywiście mówię to dla wyobraźni. I tak po kolei, jak daktyloskop, to będzie miał poszerzone spektrum, spektrum oczywiście różnych aspektów pod kątem ujawniania śladów linii papilarnych, śladów derma, otoskopijnych, a więc śladów skórnych, o tym heloskopia, otoskopia. W ogóle ślady dermatoskopijne, podobnie biologiczne, są, należą do grupy identyfikacji bezpośredniej, a więc ty, tylko ty, wyłącznie ty. Jeśli mówimy o DNA, to waszy kolor włosów, oczu, podatność na choroby i wiele innych elementów powoduje też, że jesteście niepowtarzalnymi osobami. Podobnie jest w daktyloskopii, kiedy grafik z linii papilarnych powoduje to, że jesteście jedynymi osobami na świecie. I faktycznie, jakby któryś z was, panów, daje wam taką możliwość, oczywiście możecie wyjść na ulicę i powiedzieć jedyny, jedyna, to w obciachu w tym nie będzie. Dlatego, że jak pokażesz palec, to jesteś jedynym właścicielem na świecie tego własnego palca. Tego. Z tej strony i jeszcze u nóg, mówię tu o liniach papilarnych, które mamy wszyscy, natomiast ich grafik spowoduje to, że jesteśmy absolutnie indywidualnymi osobami. Nie w ogóle ręce i nogi, tylko każdy z tych palców stanowi odrębną możliwość identyfikacji. Stąd tak mocno pochylamy się nad tym procesem właśnie ich ujawniania i identyfikacji. Czy wobec tego inne ślady mechanoskopijne, czy ślady dokumentów są mniej istotne? Są również istotne, tylko cechują się tym, że należą do obszaru identyfikacji pośredniej. Co w walizach mamy? W walizach mamy elementy, które wiem, że tamta grupa cieszyła się popularnością. Ta łyżka trupia, czy elementy, które nie chcę was stresować tym i nie po to wam pokazuję, żeby wam tu w jakiś sposób zaimponować, czy was przestraszyć, trworzyć, tylko aby wam w zasadzie pokazać tą drogę przejścia od strachu do akceptacji takiego stanu rzeczy. Nikt z nas nie czerpie z tej radości, nikt z nas nie cieszy się, że musi wyprostować ręce komuś, kto są zaciśnięte w wyniku stężenia pośmiertnego, tylko w tych rękach może być ślad, czyli dla mnie informacja, na podstawie której będę mógł zatrzymać osobę, która dokonała tego haniebnego czynu, jakim jest gwałt czy zabójstwo. Nie mam czasu na to. Nikt mi na to nie pozwoli, na to, żebym mógł czekać, aż to stężenie jest pośmiertne, zniknie i tak dalej, bo mogą wraz z nim zniknąć te ślady istotne do identyfikacji. W związku z powyższym po prostu te ręce nazwijmy prostujemy. Dobrze? Jak to wygląda? To wygląda w taki sposób. W zależności od tego, jaką masz dłoń, czy męską, czy damską, bardzo łatwo z całą pewnością otworzysz. A jeśli nie, jeżeli ktoś chce spróbować, to oczywiście na pewno wyprostujesz. Nie pokazuję wam po to, powtarzam jeszcze raz, żeby was trwożyć. Tylko żebyście wiedzieli o tym, że stężenie pośmiertne, wygląd takiej osoby, a wy się z tym możecie spotkać. I lepiej, żeby wam ktoś wytłumaczył, skąd się wziął taki wygląd.
Wygląd strupieszenia, zwoskowienia, zmumifikowania zwłok w zależności wynika z tego, z konsekwencją tego, co ciało przebywa. Jak będzie w torfie, będzie miał określone zabarwienie brunatne. Jeżeli będzie strupieszenie zwłok, czyli proces gnilny zostanie wyprzedzony przez proces wysychania, to będzie ten efekt strupieszenia. I oczywiście zdaję sobie sprawę, że ten wygląd jest jednym z bardziej tworzących, czy jakichś mniej komfortowych wyglądów, ale to jest coś, czego nie unikniemy. Dość straszenia i tak jak wam powiedziałem, uśmiecham się do was nie dlatego, że mam tworzyć, tylko zauważam swoje prace, a pracuję ponad 30 lat w tym zawodzie. Jak wiele osób bardzo mocno przeżywa, jak traumatyzuje pewne zdarzenia. I słusznie. Ja nie odbieram temu ani 1%. Tylko wiem, jak łatwiej by mu było znieść pewne elementy, gdyby wiedział, co się dzieje. Skąd to się wzięło? Jaka jest przyczyna tych elementów? Czy zawsze wiemy, czy zawsze umiem odpowiedzieć na pytanie? No gdyby tak był taki świat idealny, to byśmy byli pewnie jednym z najbardziej szczęśliwych grup zawodowych. To nie jest tak, że kryminalistyka jest lekiem na całe zło. Ale studiowanie kryminalistyki, poznawanie jej jest nacechowane jednym stwierdzeniem. Nic nie macie państwo innego, nic, aby udowodnić swoją winę albo brak winy. Nie ma innych metod. Kryminalistyka jest tym obszarem, którym się potwierdza temu, że jesteś przestępcą lub nim nie jesteś. Jesteś zaledwie podobny do tego człowieka, który ukradł, dokonał zabójstwa, etc. Między podobnym a tym samym jest kolosalna różnica. Szanowni Państwo, przenosimy się teraz wyobraźnią do Waszych dokumentów, do Waszych dowodów tożsamości. Co to jest ten banknot? No to jest proste, no każdego wie, prawda, jak banknot wygląda, każdego widzi. To oczywiście nie będę żadnego wykładu prowadził. Oznaczenie cyfrowe, literowe, seria i numer banknotu powtórzone dwukrotnie. Oznaczenie nominału, kto jest właścicielem osoby w postaci naszego władcy. Tu mamy przykład banknotu, bo oczywiście to urządzenie, które nazywa się wideospektrokomparator. Prawda, że łatwe? Wideospektrokomparator. I żebyśmy się nie zawiązali sobie język na supełek, to mówimy na niego VSC. To jest urządzenie, które skupia w sobie emitery światła, odpowiedni układ soczewkowy, które w odpowiednim momencie, kiedy zaprzęgniemy do pracy tutaj właśnie ten element w postaci światła, długości światła, w stosunku do tego, jaką farbą, jaką substancją pokryte jest ten właśnie banknot, będziemy mogli sobie kroczyć drogą poznawczą, czy ten banknot jest prawdziwy, czy on prawdziwy nie jest. Czym dysponujemy, do czego to służy, czy to jest prawdziwe, czy nieprawdziwe. I jak najbardziej te sprzęty, które mamy tutaj, tu się studenci posługują, są jak najbardziej pełnosprawne i dokładnie taki wideospektrokomparator możecie Państwo spotkać w życiu codziennym na GPK, czyli granicznym punkcie kontrolnym, kiedy przechodzicie kontrolę graniczną. Dzisiaj już w mniejszym, większym stopniu to urządzenie właśnie będzie w takim samym wymiarze, w takim samym zakresie. Służy do obszaru badań, jakim są dokumenty. Co na tym, co uzyskujemy? Uzyskujemy efekt poznawczy tego, dokładnie tego elementu. Oczywiście pierwsze zróbmy to światło, to jest naturalne światło, to, które widzicie i tutaj nie muszę się, że tak powiem, silić. Zaprzęganie tego urządzenia, czyli wyzwalanie odpowiedniej procedury długości światła w stosunku do tych elementów, które są naniesione na banknot, będzie powodowało to, że będziemy mogli obserwować, dostrzegać pewne elementy w postaci często nazywanej znikanie, pojawianie się. Oczywiście, Szanowni Państwo, nic nie znika, nic nie pojawia się. Znaczy inaczej, na pewno nie znika w takiej formie, że coś tam się stało. To jest jedynie odbiór naszego zmysłu, jakim jest wzrok. Stąd często pojawia się w obszarze poznawczym, jakim jest kryminalistyka, stwierdzenie nieuzbrojone oko lub uzbrojone oko. To uzbrojone oko mam na myśli od początku, od lupy aplantycznej, bądź zwykłej lupy, bądź pod mikroskopu. Macie przykład mikroskopu stereoskopowego, mikroskop biologiczny, skaningowy, konfokalny, elektronowy i tu mógłbym się rozpędzić jeszcze sporo na temat tego powiedzieć, w zależności do oczywiście do wykorzystania. Tutaj nie będę robił pełnego spektrum badawczego, tutaj jedynie co wam chcę powiedzieć to co w tym momencie zobaczyliście Państwo, to uwypuklanie jest niczym innym jak pewną wiedzą, którą biegły z zakresu badań technicznych dokumentów posiada i wie, że długość światła 200
54 powinna, powinna uwypuklić nam akurat ten element. Zapewniam Was, że gdybyśmy sobie dalej kroczyli tym procesem poznawczym, to pojawiałyby się inne elementy. Oczywiście mówię inne w tym banknocie. Jak będziemy mieć banknot i oni nominale, będą inne. I jeszcze jedna kwestia, jakbyśmy się posługiwali powiedzmy innym banknotem niż Narodowy Bank Polski, czyli nasze polskie pieniądze, będą również inne akcenty. Na przykład dla ciekawości, zaspokojenia ciekawości, dolar amerykański w tym aspekcie fluorescencji jest bardzo słabo zabezpieczony. Z tym, że proszę Was, byście nie wyszli z przekonaniem, że amerykański dolar nie jest zabezpieczony w sposób właściwy. Ten sposób zabezpieczenia jest przeniesiony na inny obszar. Nade wszystko oczywiście rodzaje papieru, etc., farby tych elementów. To, co pokazałem Wam, jest wykorzystanie tego elementu do wskazania możliwości identyfikacyjnych. Jest to tylko fragment, niewielki fragment możliwości identyfikacyjnej oznaczeń w tym momencie autentyczności nominału, jakim jest 10 zł. Przypominam, to może być poddane badaniom łącznie z biletem komunikacji miejskiej, którym zawiera również w sobie te elementy fluorescencji, które w odpowiedniej długości światła. Ktoś mógł teraz powiedzieć tak, no ale to przecież jest proste, bo UV-ka też nam świeci i tak dalej. Tak, zgadzam się, to też tylko świeci w cudzysłowie. Ale jest jedna istotna uwaga. Tu nie mamy pewnie czasu, bo chcę Wam jeszcze coś innego pokazać, ale gdybyśmy przechodzili sobie po pewne skale i długości światła, to pewne elementy wiemy o tym, że to nie powinno świecić w innym wymiarze długości światła i tak dalej. I to jest bardzo istotne. Właśnie ta wąski, niezwykle wąski, nad wyraz wąskie pasmo, bo sama długość, zresztą fałszywe banknoty, fałszywe te pieniądze, które są w obiegu, świecą praktycznie w każdej długości światła. Nawet tutaj ze mną będąc, możesz zamówić sobie narzędzie w postaci chromatografu, którym z Hongkongu, gdziekolwiek ono Ci przyjdzie na skazany adres. No tylko trzeba go jeszcze umieć obsłużyć. Później poznać skład chemiczny, trzeba go zrobić i tak dalej. I wyprodukowanie takiego banknotu będzie Ci kosztowało 100 zł. A to raczej się chyba nie opłaca, żeby dychę mieć za stówę. Szanowni Państwo, zapraszam w takim razie na inscenizowaną scenę, w którą doświadczycie ruchu, poruszania się, proces ujawniania, zabezpieczania miejsca, jakim jest kradzież z włamaniem do kampusu Wyższej Szkoły Prawa Administracji, miejsce, w którym były przechowane narkotyki. No, atrapy narkotyków. Tu za moimi plecami macie symulowaną, podkreślam symulowaną, żeby nie było domniemań, doszukiwań, dociekań, a gdzie jest włamany zamek. Ta symulacja właśnie zmierza do tego, że nie robiliśmy prawdziwego włamania, natomiast najbardziej prawdziwe, jak najbardziej aktualna jest sytuacja odbioru waszego, z tego, co będzie się działo tutaj na tym krańcu, na tym miejscu zdarzenia. To jest kradzież z włamaniem, którą sprawca, oczywiście przedstawię to na początku, bo to nie będzie kryminał, tylko to będzie śledzenie aktywne tego, co będzie się tutaj działo. To jest miejsce włamanie do pomieszczenia kampusu w Wyższej Szkole Prawa Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, do pomieszczenia laboratorium, dokładnie do szafy, w którym były przechowane narkotyki. My oczywiście wiemy, że z różnych względów, a tych z różnych mam na myśli nade wszystko bezpieczeństwo, to są atrapy narkotyków. I tak naprawdę to udawanie, w cudzysłowie, już się kończy, bo cały anturaż, to co zobaczycie za chwilę, co będzie działo, ma jak najbardziej prawdziwe odzwierciedlenie w rzeczywistości, czyli w pracy technika na miejscu realnego zdarzenia. Ich zachowanie, ich ubiór, postępowanie ze śladami, które najpierw muszą ujawnić, później zabezpieczyć i dokonać później analizy tych śladów, będzie jak najbardziej na miejscu. Ja w trakcie, za chwilę stąd się przesunę, pójdę do Was. Ta grupa, która się teraz pojawi, to jest grupa oględzinowa. W skład tej grupy najczęściej wchodzi oczywiście w realnym wymiarze będzie jeszcze prokurator, ale prokuratora zostawmy sobie na później, gdzie wytłumaczę Wam jego rolę. W tym momencie trwają czynności w postaci oględzin miejsca zdarzenia. Oczywiście podział ról, scenariusz, etc. jest już ustalony przez techników. Zwróćcie Państwo uwagę na ubiór tych osób. To są osoby, które będą wykonywały
czynności w zakresie dwóch aspektów formalno-procesowych i kryminalistyczno-technicznych. Będą ujawniać ślady, tak jak powiedziałem, zabezpieczać. No i proszę Was o to, abyście dokładnie uważali, na czym się pochylimy. Pochylimy się nad tym, kiedy praca tych osób będzie polegała, tak jak powiedziałem, na ujawnieniu, na sfotografowaniu, jeżeli ten ślad się pojawi, ma być oznaczony numerem. Tutaj uwaga, numer, który założycie Państwo, jest numerem kolejnych śladów zabezpieczonych. A więc nie jest ważniejszy numer, że numer 1, numer 2 jest ważniejszy, tylko to jest kolejność zabezpieczenia śladów. Jeśli będzie ślad pierwszy, w tym przypadku jedynka, to jest ślad odzorowania śladu pyłowego. Mówimy tu o obszarze, jakim jest traseologia. To, moi drodzy, tutaj będzie ten numer pierwszy tego śladu. Taki ślad, jak zauważyliście, został sfotografowany, jest oznaczony numerem 1 i tutaj wydawać by się mogło, że potrzebna jest jeszcze taki element, potrzebny jest taki element jak skalówka. W tym przypadku technik nie popełnił błędu, bo kartonik czy powierzchnia z naniesionym numerem jest już zaznaczeniem tej skalówki. Skalówka służy do zwymiarowania śladu, który technik uzna za istotny w kontekście zabezpieczenia. W tym przypadku technik uznał, że to jest ślad istotny, nadający się do identyfikacji, a więc wykazujący odpowiedni zespół cech indywidualnych, na podstawie których będzie można dokonać identyfikacji tego śladu, a tak naprawdę identyfikacji osoby, która zostawiła ten ślad. W tym momencie trwa proces ujawniania, to już w zasadzie w tym momencie już oznaczania, ale tak naprawdę ujawniania śladów linii papilarnych na powierzchni szafy, w okolicach, w których osoba zabezpieczająca w postaci technika doszła do wniosku, że w tym obszarze najprawdopodobniej dotykał to sprawca. W związku z powyższym, używając odpowiedniej substancji w postaci proszków daktyloskopijnych, dokonał procesu ujawniania papilarnych, dokonał analizy tych ilości śladów, bo jest ich kilka, i wybierze spośród tych śladów najbardziej czytelne, najbardziej potrzebne z punktu widzenia identyfikacyjnego do dalszego procesu. Ten proces, który w tym momencie macie Państwo możliwość zobaczenia, polega na przeniesieniu, już powiedziałem wcześniej, ujawnieniu oczywiście, a teraz w tym momencie dokładnie w aktualnym czasie, którym Państwo odbieracie, polega na przeniesieniu tego śladu na folię daktyloskopijną, folię żelatynową lub przygotowaną specjalnie do tego celu folię, jak już powiedziałem, daktyloskopijną. Ta folia pojawi się za chwilę też w innym wymiarze, ale to za chwilę. To, co widzicie Państwo, kontynuując ten myśl i ten aspekt, w tym momencie technik dokonuje też kolejnego elementu zabezpieczenia, w którym wypełni tak zwaną karteczkę, metryczkę, bo to jest właściwa nazwa. Dlatego jak powiedziałem świadomie karteczka, metryczka, to proszę nie zamienić tego używać, tylko używać metryczka śladowa, dokładnie metryczka śladowa, w której wskaże czas, miejsce, osobę, która zabezpieczyła, czyli jak to będzie postać linii papilarnych, to będzie najprawdopodobniej zapis brzmiący zawierający taką treść, że data oczywiście dzisiejsza, miejsce, czyli kampus WSP IA i ślad w postaci odwzorowania linii papilarny, ślad daktyloskopijny zabezpieczony przez osobę, tutaj podaje swoje dane identyfikacyjne. Ta metryczka śladowa musi być w tym anturażu zabezpieczonych śladów. A więc na początku fotografia, zwymiarowanie, oznaczenie numeru, zabezpieczenie w sposób właściwy poprzez naniesienie tabliczki, metryczki i oczywiście ta czynność, tu nie wiem, czy zauważyliście, pewnie tak, tu w tym momencie druga osoba, która występuje w roli protokolanta, najczęściej jest to osobna osoba, w tym przypadku mamy podział ról, która dokonuje tego zadośćuczynienia formalno-procesowego aspektu, czyli wypełnienia
protokół oględzin. Szanowni Państwo, mówiłem Wam o tym aspekcie formalno-procesowym, techniczno-kryminalistycznym, to tylko w tych zabezpieczeniach obszarów oglądamy, doświadczamy to dążenie właśnie techników. Gdybyśmy któryś z tych elementów nie wypełnili, nie dopełnili, to mielibyśmy poważny problem. Na tyle poważny, że ten ślad miałby znaczenie praktycznie zerowe. Kolejny element w postaci zabezpieczenia śladu biologicznego, śladu w postaci strzykawki, która będzie bardzo ważna, najprawdopodobniej przez technika uznana jako nośnik śladów DNA, na których będzie możliwa identyfikacja osobnicza. I tutaj też macie oczywiście po kolei kolejną tą samą czynność, którą osoba zabezpieczająca wykonuje. Szanowni Państwo, ta czynność w postaci zabezpieczenia śladów daktyloskopijnych, biologicznych, to jest czynność, która już ją poznaliście, natomiast chcę Wam tylko zwrócić uwagę na jeden aspekt. Badania biologiczne, badania DNA, badania daktyloskopijne, one powodują albo stanowią grupę identyfikacji bezpośredniej, a więc powodują to, że możemy zidentyfikować osobę bezpośrednio, odpowiadając na pytanie ty, tylko ty, wyłącznie ty. Jeśli będziemy to, co zwróćcie uwagę po prawej stronie, kiedy technik, zobaczcie jeszcze ten ślad, który jest naniesiony na powierzchnię tak zwaną wtórną, nazywamy to powierzchnią wtórną, czyli w tym momencie ślad pyłowy. Wykorzystywana jest metoda dość specyficzna, charakterystyczna dla badań traseologicznych z kolei, czyli badanie śladu spód obuwia. Ta postać, ta forma śladu, którą Państwo widzieliście, to jest forma, postać czynności, za chwilę wykona technik, zmierzająca oczywiście do zabezpieczenia tego elementu w postaci śladu pyłowego, jaki był odzorowany. Poprzez spowodowanie przełożenie napięcia, przylgnięcie, a macie Państwo, możecie oczywiście przybliżyć, jeżeli Wam to jest wygodniej, to możecie zobaczyć sobie jeszcze bliżej, zresztą z tego perspektywy jestem tak jak i Wy, więc widać to oczywiście, kiedy ta folia przylgnęła do powierzchni wtórnej i tej powierzchni istotnej, najbardziej istotnej z naszego punktu widzenia, jakim jest ślad, naniesiony ślad spod obuwia. Czynność, którą w tym momencie jest wyłączona, oczywiście ta czynność, którą teraz obserwujecie, to jest rozładowanie ładunku napięcia, w tym momencie jest bezpieczna folia. Gdybyśmy tego nie zrobili, to bardzo nieprzyjemny jest element. Technik jest osobą przeszkoloną, ma uprawnienie, ma prawo być na miejscu zdarzenia, posługiwać się tymi urządzeniami, w ogóle występować w roli osoby, która decyduje o pewnym algorytmie, pewnych elementach, jakie mają miejsce tutaj. Szanowni Państwo, ten ślad, który Państwo zobaczyliście, został przeniesiony dzięki właśnie tym ładunkom elektrostatycznym, przeniesiony na tą folię. Tu też jest folia z kolei żelatynowa, podobnie jak w daktyloskopii. Tu w tym przypadku przybiera postać większych rozmiarów i będzie służyła obszarom badań traseologicznych, a więc do odzorowania spodów obuwia. Ten ślad zostaje przeniesiony na folię żelatynową i w ten sposób będzie już zabezpieczony. Oczywiście, jak już wiecie, o tym będzie zabezpieczony wówczas, kiedy zostanie oczywiście w ten sposób, mówię oczywiście, pewnie nadużywam tego, ale no, podkreślam to, żeby to była jasność i czytelność tej informacji przekazu, bowiem zwróciłem Wam uwagę wcześniej, że każde brakujące ogniwo, czy wmiarowania, czy fotografii, czy elementy, o których mówiłem wcześniej, spowoduje dyskwalifikację tego śladu z grona śladów kryminalistycznych. Ta czynność, którą Państwo widzicie, jest to czynność, która jest standardowym. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę Państwo na ubiór. Technika to jest ubiór, który gwarantuje po pierwsze w jakimś tam procencie ich ochronę, na pewno ochronę ich ubrań, ale tutaj bym nie koncentrował uwagi na tym zbyt dłużej, bo tak naprawdę istotą tego ubioru, zarówno spodów z własnego obuwia, odzieży, nakrycia głowy i maseczki,
to ubranie spełnia jedną najważniejszą taką cechę, kardynalną i istotną cechę. To jest ochrona miejsca zdarzenia przed kontaminacją, przed naniesieniem ich zapachów, przed naniesieniem ich, czyli mówię osób, które występują w roli techników, ich włosów, ich śliny, ich DNA, ich spodów obuwia, po to, aby nie był zakłócony w żadnej mierze ten scenariusz, ja bym nazwał to scenariusz albo układ zmian rzeczywistości, obiektywnej rzeczywistości, jakim jest zdarzenie. Szanowni Państwo, to co tu widzicie, to też nie jest epatowanie Was jakimś strachem i tak dalej, tylko czymś, co właśnie ćwiczymy. Tutaj, kiedy studenci, no Wy akurat też macie możliwość odbioru tego elementu w postaci odnalezienia miejsca, odnalezienia zwłok, dokładnie odnalezienia zwłok. Tak naprawdę jeden z tych ludzi okazał się sprawcą. Ktoś powie, ale sobie ułożyli. No tak, żebyście mieli tą całość. Dlaczego to jest miejsce ważne? Dlaczego Was stamtąd przyniosłem? Czy to jest miejsce lepsze, ważniejsze i tak dalej? Ważniejsze w kategorii, bo to jest śmierć, tam jest tylko włamanie. Z tym, że proszę uważać na to, co mówię. Tylko, to nie jest lekceważenie, tylko po prostu pokazanie skali. Tutaj musi być prokurator, tutaj musi być cały anturaż i tak naprawdę powinien być jeszcze lekarz sądowy, który wskaże pewne przyczyny tego zgonu, przynajmniej wstępną. Ostatnim elementem będzie sekcja zwłok, która odpowie definitywnie na pytanie, co było przyczyną śmierci. Prawdopodobnie tutaj to się skończyło takim elementem, jakim jest konsekwencja zażywania nowych substancji psychoaktywnych, a wiemy o tym, że włamanie, które mieliście Państwo okazję doświadczyć, mieć współudział we włamaniu. No wprawdzie w roli widza, oczywiście. To tutaj mamy efekt i wiecie o tym, że tam było włamanie do pomieszczeń zawierających substancje psychoaktywne, narkotyki. I prawdopodobnie rozmowa, która nacechowana była entuzjazmem tych dwóch osób, zakończyła się takim dramatem. Praca tych dwóch osób, które są tak samo ubrane, tak samo wyposażone, będzie polegała na takiej samej pracy, takim samym postępowaniu, takim samym pietyzmie, jakim jest włamanie. Tu kategorii nie ma większej, lepszej, tylko pewien anturaż i pewna forma musi być poszerzona o udział jeszcze innych osób. Tu będą ślady biologiczne skoncentrowane w największym stopniu. To, co będziemy szukać ewentualnie później przyczyn, to co ja robię, umówiliśmy się, że ja tutaj nie istnieję, dlatego jestem tylko głosem, który podpowiada Wam, tutaj ma prawo wejść tylko i wyłącznie osoba, która jest w taki sposób ubrana. Natomiast ja jestem Waszym przewodnikiem i stąd moja obecność. Gdybym tak naprawdę w realu wszedł w to miejsce, to jest po prostu bardzo poważne uchybienie. Ale to już nie chcę tłumaczyć, o tym wiemy. Czemu Wam pokazałem to miejsce? Po to, żebym pokazać Wam, że nie traktujemy tamtego miejsca jako gorszego, lepszego, ale powiedział Pan ważniejszego. Tak, ważniejszego, jakim jest zdrowie, życie ludzkie. Tu mamy śmierć dwóch osób, więc ten aspekt jest chyba zrozumiały. Bardzo Wam dziękuję za wspólne spotkanie.